Witam Was. Celem mojej dzisiejszej wyprawy jest jaź. Przygotowałem na jazia gumkę, riperka z dozbrojką, riperek z dozbrojką. I będę walczył. Jest godzina 11, dochodzi przed południem. Piękny dzień. Przy okazji Wam powiem, bo gumeczka pracuje bardzo ładnie, ale będę łowił w takich zatoczkach, gdzie są zastoiska. Tam się grupują teraz jazie i trzeba by było tą gumkę trochę ożywić. Więc Wam powiem, co ja zrobię. Zrobię to w ten sposób. Już pokazywałem to na innych filmikach, ale tak, palę papierosy w lufce. W lufce palę papierosy po to, żeby ten dym był dalej od oczu. Jest wygodniej. No niestety palę i nie mam zamiaru rzucić. Lubię palić papierosy. I żeby był dalej od oczu. Ale ta lufka jednocześnie służy jako przyrząd do korekcji pływania riperka. Otóż co? Mam taką płytkę, na którą kładę, gumka jest, widzicie tutaj ogonek cały w tej chwili, kładę tutaj na tą płytkę sztywną z plastiku tą gumkę, lufką, tą węższą częścią, ustnikiem tutaj, no nie wiem czy to będzie widać, ale robię taki, po prostu naciskam, wykrawam otworek, o, wyjmuję tą część tego urobku i jest dziurka. Dziurka, która powoduje, że tu jest w tym miejscu mniej materiału i ten ogonek lepiej pracuje. I w tych zastoiskach, jak mówię, na tego jazia będę wolniutko ściągał gumkę, bo trzeba bardzo wolniutko pod wierzchem. Gówka ma 2 gramy. Tutaj żyłeczka jest 0,18. Dobra żyłka, pływająca. A gumka będzie elegancko sobie pracowała. Dzięki właśnie temu, że zrobiłem tą dziurkę. Osłabiłem ogonek, ale będzie lepiej pracował. No zawsze jakieś tam modernizacje robię, jakieś tam poprawki, bo na tym polega i bardzo lubię poprawiać, zmieniać, majsterkować i to jest też element wędkarstwa. Także lufkę polecam Wam nie do palenia, żebyście nie palili papierosów, broń Boże. Tylko lufkę do robienia otworków tutaj w gumkach. Na razie, bo jadę na ryby. Klenik.
jego wysokość jaś. No chociaż żeby fotka była, ale piękny. Piękna ryba. O, pijawkę ma na ogonku. Pijawki są, no one się nimi żywią, ale taki jazik. Piękna ryba. Takiego klenia to chyba nikt jeszcze nie złowił. Nie wiem. Klenik gigant. No po prostu nieprawdopodobne, że takie gówno potrafi tak kopnąć, bo no owszem, nurt swoje robi, ale... Sama młodzież. No śliczna rybka. Bardzo waleczna. Śliczna. Trochę mniejszy, ale cały poobdzierany.
Ten klenik trochę waży też. Piękny. Ale silna ryba. Ale na dozbrojkę jak kopnie, jak w ogóle na gumkę z dozbrojką kopnie, to siedzi, no po prostu, ja sobie holuję, a nie jak na woblera czy tam wirówkę, nie wiadomo czy nie spadnie z tej kotwiczki, bo kotwiczka się odchyla, a tu siedzi. Piękny. Puszczam rybkę. Z tego miejsca jeszcze taki jazik. Ale malizna, jak płoć wygląda. No ale to jest jaź. Drobna łuska. Piękna rybka, też do wody idzie. Pfu. No jak jeden w jeden, ale piękny. Buziak. Tutaj wcześniej złowiłem dwa klenie. I w dzień wcześniej, bo teraz jest wieczór, złowiłem dwa klenie i narobiły szumu, hałasu. Wiadomo, że kleń pluska. No i te inne pozostałe poszły, bo to było statko. Więc poszedłem na parę godzin, na 4 godziny co najmniej. Teraz wróciłem i po prostu jest wieczór. Jeszcze rzuciłem i coś tam się trafiło. No nie duży, ale mnie cieszy bardzo. Piękny klenik się trafił. Trzymajcie się. Tu jestem w takim miejscu, w którym jest dosyć dużo zaczepów, ale mam odpowiednią przynętę, którą nazwałem spinka. Ona jest już pokazana na pewnych moich filmach. Ja ją pokażę za chwilę. I cóż, ona leci daleko stosunkowo. Mogę rzucać dosyć daleko. Stanowiska są bardzo ograniczone. Wąskie pomiędzy drzewami. I nie ma mowy, żebym pokazał, gdy złowię szczupaka, gdy zatnę szczupaka, żebym pokazał hol. Bo po prostu jest to niewykonalne tutaj. Nie będę się bawił ustawienia aparatu i cudował. Nie ma miejsca zresztą, tutaj wszędzie są chaszcze. Ale pokażę, no, jak już będzie złowiony. I tutaj, no jak mówię, będę ściągał przynętę. Mam do tego, już pokażę, którą to przynętę. Otóż to jest ta spinka, którą cały dzień będę walczył. Spinka z jednym hakiem. Dwa krętliki założyłem, dlatego że tu jest przy brzegu sporo zielska i będzie blokowało jeden krętlik.
Także dwa chętniki założyłem, żeby przynęta, bo to jest obrotówka, żeby ona sobie pracowała swobodnie, bez zakłóceń do końca. Chociaż szczupak uderzy, nawet gdy ona będzie tak byle jak chodziła. Szczupak to jest szczupak, on nie patrzy na regularną pracę przynęty, wręcz przeciwnie. No i cóż, będę kończył, bo idę działać. Idę działać, jak mówię, coś złowię, to wam pokażę. No, taki mi szczupaczek się trafił, elegancki. Proszę bardzo, swoją wagę ma. No, to jest rybka, która cieszy i można ją puścić do wody. No i to by było na tyle, bo robi się upał coraz większy, a ja ubrałem się dosyć ciepło. Tu jest cień, ale tam w prześwitach jest potwornie gorąco. Kończę na dzisiaj. Powiem tylko, że tą obrotówkę rzuciłem w miejsce, gdzie szczupak bił. Co jakiś czas wyskakiwała drobnica, ja tam rzuciłem, przeprowadziłem przez to miejsce, gdzie ta drobnica się trzymała, gdzie ten szczupak żerował, przeprowadziłem tą wirówkę i uderzył. Także tak to wyglądało. Na razie, trzymajcie się, do następnego razu.